2022 rok w Beskidzkim Towarzystwie Sportowym Rekord podsumowujemy oczywiście z prezesem zarządu klubu Januszem Szymurą. Dziś pierwsza jego część. Mówię o podsumowaniu wydarzeń, które były udziałem rekordzistek i rekordzistów w mijających 12 miesiącach. Panie prezesie, podkreśla pan w kilku wystąpieniach, że ten mijający rok był różnoraki. Nie zero-jedynkowy, z blaskami, cieniami, tytułami, medalami, ale i spadkami. Na początek jednak coś niekoniecznie sportowego, a co miało wpływ na funkcjonowanie klubu. Mam na myśli to, jak zmienił się świat po 24 lutego, jeszcze bieżącego 2022 roku. To, jak na wojnę w Ukrainie zareagował cały cywilizowany świat, w tym także nasza biało-zielona społeczność. Mam na myśli klub, mam na myśli rekord systemy informatyczne. Miało to wpływ na nasze życie. No miało to wpływ, miało wpływ bezpośrednio na to, jak funkcjonuje nasze centrum sportu. Przypomnę, że dosłownie kilka dni po wybuchu wojny przywitaliśmy tu na terenie naszego ośrodka bardzo liczną grupę uchodźców z Ukrainy i przez wiele miesięcy byli oni naszymi gośćmi. Także byli tutaj na naszym miejscu, mieszkali w naszym hotelu, który przemianowaliśmy właśnie na miejsce, w którym mogliby godnie przeżyć te dla nich trudne dni. Pojawili się także sportowcy i sportsmenki z Ukrainy. Tak, w tym było już sporo często przypadku. Mieliśmy trzy dziewczyny, które przedtem, nim przybyły do Bielska, reprezentowały drużynę z Charkowa, więc grały w naszej drużynie żeńskiej. Pojawił się też bramkarz, który w pewnym momencie wskoczył do ekipy naszych zawodników grających w piłkę 11-osobową. Wowa Kotelba. Tak, Wowa Kotelba. I bardzo nam pomógł, tak zagrał na tak zwanej świeżości i w pewnym momencie zawyżył poziom. I był również wątek futsalowy, że wspomnę Maksyma Malinowskiego. Tak, też młody, utalentowany, 18-letni zawodnik, bez żadnych przygotowań przez nas czynionych, wskoczył do składu ekstraklasowej drużyny i naprawdę spodobał się, bodajże strzelił tam i gola jednego, czy dwóch, tak. W debiucie. Co dotknął piłkę, to była bramka, także to te wątki oprócz Kotelby nie są już w tej chwili kontynuowane, ale były takim żywym obrazem tego, co się działo. Skoro wspomnieliśmy o futsalowcach, prezesie, po 5 latach rekordziści opuścili mistrzowski tron, ale nie kończą 2022 roku z pustymi rękoma. Puchar Polski i Super Puchar mieszkają znów przy startowej. W syntetycznej ocenie prezesa, jaki był ten rok dla naszych futsalowców? Na pewno inny niż poprzednie. Tak, przyzwyczailiśmy się do tytułu mistrzowskiego. Jeszcze bardziej przyzwyczailiśmy się do tego, że reprezentujemy klub, miasto na arenie międzynarodowej. A tutaj trzeba było ustąpić pierwszeństwa Piastowi Gliwice. Z pewnością była to dla nas niełatwe przeżycie. Natomiast trafiliśmy na godnego rywala. Pech chciał, że w zasadzie w całej historii, grając już blisko 20-krotnie z Piastem Gliwice, tylko raz przegraliśmy. Przegraliśmy ten ważny mecz pod koniec maja 2022 roku. No i w tym momencie nie obroniliśmy tytułu mistrza Polski. Faktycznie, tak jak tu powiedziałeś, zdobyliśmy Puchar Polski, Super Puchar po zwycięstwie nad Gliwiczanami, więc ten sezon na pewno nie można mówić, że to jest sezon stracony. To naprawdę, to trzeba też widzieć to w takim układzie, że jesteśmy aktualnym wicemistrzem Polski i te trofea, o których tu wymieniłem, no są w naszych klubowych gablotach, a rzadko nam się udawało zdobyć zarówno tytuł mistrza Polski, jak również Puchar Polski. Warto również wspomnieć o tym, że rok kończymy w fotelu lidera. W fotelu lidera. Aczkolwiek tu przewrotnie powiem, w zeszłym roku też byliśmy liderem po rundzie jesiennej, a nie zdołaliśmy utrzymać tej pozycji na koniec sezonu. Aczkolwiek też analizując to, dlaczego tak się stało, no to bardzo duży wpływ miał fakt, iż spora grupa naszych zawodników
gra w reprezentacji Polski. Przypomnę, Mistrzostwa Europy rozgrywane w Holandii na początku roku 2022 miały duży wpływ na to, że ustabilizowanie formy i naszych zawodników, jak również chociażby naszego Serba, też powodowało, iż potraciliśmy punkty w trakcie sezonu zasadniczego. Sporo emocji dostarczyli nam trzecioligowcy w mijającym roku. Koncentrując się wyłącznie na rywalizacji ligowej, przypomnę, że poprzedni sezon rekordziści podopieczni Dariusza Mrózka de facto zamknęli sobie na samym wstępie rundy wiosennej nieudanym startem. Natomiast po jesieni aktualnych rozgrywek nie bez strat, ale pozostają w grze o główną premię. Tu również trudno o jakąś jednoznaczną opinię, patrząc przez pryzmat 12 miesięcy. No tam zrealizowanie celu, czyli zdobycie awansu, no jest równie trudne jak zdobycie Mistrzostwa Polski w futsalu. No to jest faktycznie, tylko zwycięzca bierze wszystko, a pozostałe zespoły, no to tylko patrzą na jego plecy. Więc w takim kontekście można powiedzieć, no, że był to sezon nie w pełni udany, czy nieudany, no bo awansu nie było. Natomiast powiem i to z takim głębokim przekonaniem, tak jak drużyna rekordu Bielsko-Biała gra obecnie, myślę, mam na myśli rundę jesienną obecnego sezonu, to nie grała tak dobrze nigdy przedtem. Jest to drużyna kompletna, w większości spotkań nie zawodziła i grała bardzo fajną piłkę. Jakościową. Jakościowo, z pewnością mielibyśmy jeszcze punktów w tym momencie więcej, gdyby nie to, że graliśmy w pewnym momencie na trzech frontach. A propos, skoro mówimy o udziale rekordzistów, trzecioligowców na kilku arenach, całkiem osobną historią są ich występy na pucharowej scenie. Trofeum zdobyte na Śląsku, to jeszcze w pierwszym półroczu. No i występy w drugiej części roku na szczeblu centralnym. Niezapomniane mecze z Chomianką, a przede wszystkim ze szczecińską Pogonią w wymiarze nie tylko sportowym. Tak, w każdym wymiarze jest to rzecz warta tu podniesienia. To, że zagraliśmy na naszych obiektach, tutaj w Cygańskim Lesie, przy wypełnionych po brzegi trybunach, w którym no, też duże grono to byli nasi uczniowie. Dla nich była to dodatkowa frajda, uczniowie i uczennice oczywiście. Także osoby, które przyjechały, przybyły z dalekiego Szczecina, aby wspierać swoją drużynę. Poziom sportowy, poziom emocji, poziom nawet teraz sobie pomyślałem a propos Mistrzostw Świata w Katarze, również poziom sędziowania, to wszystko to był poziom przygotowania obiektu do tego meczu, taki top. To warto o tym mówić, warto wspominać. Z jednej strony nie było happy endu, bo zabrakło albo kilku minut, aby nie dać sobie strzelić w tym doliczonym czasie gry bramki, ewentualnie no, trochę lepiej egzekwować rzuty karne i bylibyśmy w kolejnej rundzie Pucharu Polski, ale z pewnością pretensji do drużyny, do trenera, do sztabu szkoleniowego nie możemy mieć żadnych, a jedynie powiedzieć tak, to była dobra robota. W istocie to była dobra robota, kiedy mówimy o 2022 roku w wydaniu trzecioligowców rekordu i tym wątkiem kończymy pierwszą część podsumowania. Na drugą zapraszamy Państwa już jutro.